Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku Liga Europy dla Sevilli. Powstała specjalna petycja w sprawie Roberta Lewandowskiego. Piłkarz Manchesteru United aresztowany w Grecji. Ronald Koeman wie, jak wykrzesać więcej z FC Barcelony. Mocny wywiad Sławomira Peszki. Żali się, że nie poleciał na Bali. Hus Hiddink selekcjonerem reprezentacji Curaçao. Wczoraj na kanał przyszło ponad 800 nowych widzów. Witam wszystkich serdecznie, a jeżeli ty jeszcze nie subskrybujesz... Tak, dokładnie ty, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zachęcam cię do kliknięcia czerwonego przycisku po codzienny zastrzyk futbolu. Lecimy po 300 tysięcy, no i dziękuję wszystkim, którzy zostawili pod poprzednim filmem kciuk w górę, bo było ich aż ponad 10 tysięcy. Wszystkim ogromnie mega dziękuję. Mamy upalne lato, więc zapraszam wszystkich cieplutko na sklep Ostatni Gwizdek Shop. Znajdziecie tam koszulki i inne gadżety, gorąco zachęcam, link macie w opisie. No i lecimy z newsami, miłego oglądania. Cóż to był za niesamowity finał Ligi Europy. Finał pełen bramek, zwrotów akcji i tak dalej. Już od początku działy się emocjonujące rzeczy. W piątej minucie spotkania rzut karny najpierw wywalczył, a potem sam wykorzystał Romelu Lukaku. Długo Inter nie cieszył się z jednobramkowego prowadzenia. W 12 minucie było już 1-1 za sprawą Luka de Jonga po dośrodkowaniu Jesusa Navasa z prawego sektora boiska. Emocje udzielały się Antonio Conte, który został ukarany przez arbitra żółtą kartką. To była istna wymiana ciosów jak w dobrym pojedynku bokserskim. W 33 minucie było 2-1 dla hiszpańskiego zespołu. Swojego drugiego gola zdobył de Jong po wrzutce z rzutu wolnego Evera Banegi. Inter zaledwie 3 minuty później doprowadził do wyrównania. Tym razem prosto na głowę Diego Godina dorzucił piłkę ze stałego fragmentu gry Marcelo Brozovic. Do przerwy wynik się nie zmienił. W drugiej połowie drużyny ponownie ruszyły do wymiany ciosów. Swoje okazje miał zarówno Inter, jak i Sevilla. Strzelenie trzeciego gola przez jedną z drużyn było kwestią czasu. W 65 minucie okazję sam na sam zmarnował Romelu Lukaku. Zwycięsko z tego pojedynku wyszedł Bono. Aż nadeszła minuta 74, w której to Diego Carlos popisał się fenomenalnym uderzeniem. Piłka z rzutu wolnego została posłana w pole karne Nerazzurrich. Niestety zrobili to na tyle nieudolnie, że Brazylijczyk złożył się do przewrotki. Po drodze futbolówka odbiła się od Lukaku i przeleciała obok bezradnego Samira Handanowicza. Włosi rzucili się do odrabiania strat. Niestety wejście Alexisa Sancheza i Antonio Candrewy nie przyniosło żadnego rezultatu. I tak oto po raz czwarty w historii po trofeum Ligi Europy sięgnęła Sevilla. Miejmy nadzieję, że niedzielny finał Champions League będzie stał przynajmniej na takim samym poziomie. Robert Lewandowski obecny sezon ma niezwykle udany. Jeden z najlepszych w swojej karierze. Niestety dla Polaka France Football zdecydowało, że najbliższa edycja Złotej Piłki nie odbędzie się. Jak to kiedyś powiedział Lewy, le cabaret. Karl-Heinz Rummenigge jest po słowie z prezydentem FIFA Giannim Infantino i najprawdopodobniej zostanie wręczona nagroda dla najlepszego piłkarza minionego sezonu. Są jednak kibice, którzy nie składają broni i chcą zrobić wszystko, aby Złota Piłka była przyznana. W sieci krąży specjalna petycja, która ma nazwę Przyznajcie Złotą Piłkę Lewandowskiemu. W jej opisie możemy przeczytać: France Football bez żadnych konkretnych powodów zdecydowało o anulowaniu przyznania nagrody Złotej Piłki w tym roku. Komentarze pod petycją stają w obronie Lewandowskiego, który stał się niebezpieczny dla corocznych zwycięzców tego plebiscytu, czyli dla Lionela Messiego i Cristiano Ronaldo. Piłkarze Manchesteru United po porażce z Sevillą w półfinale Ligi Europy udali się na urlopy po całkiem udanym sezonie. Jeden z piłkarzy Czerwonych Diabłów, Harry Maguire, postanowił się wybrać na grecką wyspę Mykonos. Według Daily Mail Anglik nie nacieszył się długowczasami, ponieważ został aresztowany. Obrońca brał udział w bójce w jednym z barów. Na miejsce przybyła policja, która chciała rozdzielić awanturników. Niestety Maguire stawiał opór w trakcie interwencji oraz znieważył stróżów prawa. Ponadto Anglik miał jednego z nich uderzyć. O całej sprawie wie już Manchester United, który wystosował oficjalny komunikat. Jesteśmy świadomi domniemanego incydentu z udziałem Harry'ego Maguire'a na Mykonos. Nawiązaliśmy z nim kontakt i wiemy, że w pełni współpracuje on z greckimi władzami. W tej chwili nie będziemy komentować sprawy. Maguire musiał się czymś mocno zdenerwować, skoro nawet policjantom oberwało się podczas interwencji. Ronald Koeman dopiero przygotowuje się do roli pierwszego szkoleniowca FC Barcelony. Jak do tej pory więcej Holendra widać w wywiadach z mediami niż na treningowych boiskach. Tym razem wypowiedział się na temat Antoine'a Griezmana oraz Frenkie de Jonga.
Według 57-latka zarówno Ernesto Valverde, jak i Quique Setién nie potrafili z nich wykrzesać maksa. Koeman chce, aby zarówno Holender, jak i Francuz grali na swoich optymalnych pozycjach. Plan jest taki, by De Jong zaczął grać na pozycji, na której występuje w reprezentacji Holandii. Gdy oglądałem mecze Barcelony, widziałem go w roli, w której sam bym go nie wystawił. Griezmann to nie jest tradycyjny skrzydłowy, więc trzeba go ustawiać w roli, która mu odpowiada. W ten sposób będzie mógł pokazać swoje umiejętności. Trener musi znać swoich zawodników. Z jednej strony Koeman Ameryki nie odkrył tymi słowami. Jednak z drugiej strony zarówno Valverde, jak i Setién podporządkowywali wszystko Messiemu. Być może szersze spojrzenie na drużynę będzie kluczem do sukcesu. Sławomir Peszko na koniec kariery postanowił pokopać sobie w lidze okręgowej w barwach wieczystej Kraków. Byłemu reprezentantowi Polski dobrze się wiedzie na południu naszego kraju. Peszko postanowił o sobie przypomnieć szerszemu gronu odbiorców, udzielając mocnego wywiadu dla Przeglądu Sportowego. Skrzydłowy postanowił przejechać się po Lechii Gdańsk i Piotrze Stokowcu. Niektóre z jego wypowiedzi można uznać za co najmniej absurdalne. Najciekawsza była ta dotycząca turnieju na Bali. Kiedy Lechia miała okazję lecieć na turniej na Bali, bo w klubie jest Indonezyjczyk, od razu było słychać: to nie ma sensu, bo to inna strefa klimatyczna, lepiej jechać do Cetniewa, gdzie jest atmosfera pracy. Z pewnością każdy w Polsce zna to uczucie, kiedy zamiast lecieć na Bali, jedziesz na obóz do Cetniewa. Peszko odniósł się również krytycznie do metod treningowych Piotra Stokowca. Mam 35 lat, wystarczy mi ciągłego napinania się, analiz tego, jaki dystans przebiegłem podczas treningu, wypominania, że zamiast 5 startów zrobiłem 3, pretensji, dlaczego nie pokonałem w meczu 11 km i jeszcze ważna statystyka, wyhamowania. W Lechii to był standard. Ciągłe analizy i stwierdzenia, że jestem niedotrenowany, wyciąganie nam szczegółowych liczb. Huus Hiddink jest bardzo znanym i uznanym trenerem, czy też swojego czasu selekcjonerem. 73-latek pracował m.in. w PSV Eindhoven, Walencji, Realu Madryt, Chelsea, czy z takimi reprezentacjami jak Holandii, Korei Południowej, Australii, Rosji czy Turcji. Lista jego osiągnięć i tytułów jest ogromna. Pomimo dość zaawansowanego już wieku, Hiddink postanowił podjąć się jeszcze jednego, bardzo egzotycznego wyzwania. Od 1 września zostanie on selekcjonerem reprezentacji Curaçao. Podpisał on kontrakt ważny do Mistrzostw Świata 2022 włącznie. Hiddink tłumaczył to tym, że chce pomóc temu krajowi w postawieniu kolejnego kroku do wielkiego światowego futbolu. Może to nie jest oczywiste, ale trudno było mi powiedzieć nie. W ostatnich latach Curaçao zrobiło kilka kroków w przód i chciałbym pomóc piłkarzom oraz personelowi znaleźć się jeszcze wyżej, biorąc pod uwagę arenę międzynarodową. Obecnie Curaçao zajmuje 80. miejsce w rankingu FIFA. Kilku reprezentantów tego kraju występuje w przyzwoitych europejskich zespołach. Juninho Bakuna gra w Huddersfield Town, natomiast Leandro Bakuna reprezentuje barwy Cardiff City. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, zachęcam do ocenienia filmu i subskrypcji kanału na dole po codzienny zastrzyk futbolu. Widzimy się już jutro, do zobaczenia!